Witam w mojej winiarni. Dzisiaj znamienity dzień. Zlewanie do butli. Po dwóch dniach w lodówce myślę, że winko już się sklarowało. Na tyle, że opadł gruby osad. Można będzie przelać. A już nie będzie nam potrzebne. Będzie można przelać. Zobaczcie sami, jak to wygląda. No, jeszcze troszkę tam się coś tam odgazowuje, troszkę bąbelków, ale już widać, że to, co grube było, to opadło na dno. Więc teraz najpierw dezynfekcja. Butla była w zeszłym roku wymyta. Leżała sobie tak do góry nogami, także kurzu nie ma, ale trzeba to zdezynfekować. Butla już wcześniej zlana roztworem Piro. Tu mam drugą na zapas, jakby coś tam zostało. Ktoś kiedyś na filmie mówił, że nie można zdezynfekować butli na gorąco. Można, tylko trzeba to zrobić powoli. Tu mamy pojemniczek. Ściachniemy. Ok. Korek. Warto mieć takie coś. No tak. Ok. I rurka. Oj. Pogrzejemy jeszcze wodę, żeby była taka temperatura bliższa 100 stopni. Ok. Rurka już jest sterylna. Stawimy tyle wody, ile potrzeba. I rozgrzejemy trochę małą butlę. Ok, dużą jeszcze troszkę bardziej. Jeszcze nie jest dezynfekcja, tylko rozgrzewanie szkła, żeby nie pękło. Ok, i teraz robimy małą przerwę, bo muszę nagrzać więcej wody. Dobra, dobra. Właściwa sterylizacja butli. Już można teraz lać bez pardonu. Sterylizacja buteleczki. Ok. Uwierzcie mi, to jest naprawdę gorące. Tu za dużo rzeczy nie przeżyję. Dobra. Później to jeszcze jak to obcieknie na dół, przytrzymam przez chwilę do góry nogami, żeby to ładnie wszystko. Włożymy rurkę w korek. Tak, i jesteśmy przygotowani do zlewania, oprócz jeszcze dezynfekcji wężyka. Przelewanie w toku. Winko już zaczyna powoli znajdować się w butli. Oczywiście argon dodałem do butli. Dodałem też tutaj nad powierzchnię wina, żeby było wszystko odseparowane od tlenu. Jak widzicie, mam dwa pojemniki z podkładką, bo to będzie ciężkie. Na razie będzie stał na wyższym, a później przełożę na mniejszy, bo jak wino będzie tutaj, to poziom będzie wyższy, a musi być niższy. No to chyba jasne. Pobrałem troszkę winka do pomiarów. Jeszcze mętne. Jeszcze mętne, ale już bez osadu. Bez grubych cząstek. Bardzo ładnie. Brzoskwinki.
banany, maliny, takie białe. Zobaczymy, jaka będzie kwasowość, zobaczymy, jakie będzie pH. Do przelewanego wina będę dodawał Sprinkzelmanno w wysokości 0,3 g na 25 litrów. Główną jego zaletą jest to, że on stabilizuje kwas winowy. Czyli jak przyjdzie do wymrażania, ta ilość kwasu winowego, który się wytrąci w formie kryształków, będzie minimalna. A co on tam jeszcze stabilizuje? Zaraz zobaczę. Stabilizuje kolor. Nadaje ciało wina. No, bardzo ważne w przypadku białego. I usuwa ostre taniny. Także tak. Zaraz go dodam. W momencie przelewania do butli robię to w ten sposób, że używam lejka. Troszkę zamieszam, zapomniałem o tym. Żeby nie leciał w jedno miejsce, żeby się jakieś tam grudki nie porobiły. Przypadkiem. Ok. Pomieszamy jeszcze troszkę. Jeszcze tak za 2-3 razy będę mieszał. No i cóż, zlewamy. Gdzieś tak mniej więcej połowa zlania. Ostatnie mieszanie, bo za chwilę już w tej butli nie będzie można udźwignąć raczej. No. Pięknie pachnie. No właśnie, a jak smakuje takie wino z Piro i Sorbinianem? Nie będę dużo próbował. Dobre. No dobrze. Co by tu jeszcze? Aha, postawiłem już na niższym wiaderku. Wężyk cały czas zanurzony. Pomimo argonu, lepiej, żeby nie leciał jakiś tam strumieniem od góry. Fajnie, fajnie. No i tu jeszcze musimy opuścić nasz metalowy pręcik, żeby nam tu nie zassało przybadeczkiem powietrza. No i tak, tak powoli do końca. Ok. Winko już przelane. Ja wiem. A butla ma niby 25 litrów, no to tak 24,5 wyszło, coś w tym stylu. Pół litra, litr spadł. Wino tak naprawdę ma taki kolor, a to jest butla z zielonkowym, zielonkawym odcieniu, także troszeczkę zmienia kolor. I co teraz? Odstawiamy winko na jakieś 2-3 miesiące, zobaczymy, jak się będzie klarować. Zobaczę, jak, czy przypadkiem nie wystartuje. Bo mówię, tak jak mówiłem, że pierwszy raz tak zatrzymywałem fermentację, żeby zostawić cukier resztkowy. Co dalej? Aha, tu zaraz, jak się ta próbka ogrzeje do 20 stopni, to zrobię pomiar pH i pomiar kwasowości. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawy jestem, czy spadło, czy zostało. No bo podwyższyć to się raczej nie podwyższyło. Mówię tutaj o poziomie kwasowości. No i jeszcze słów kilka, dlaczego taka technologia, a nie inna. Czyli 3 dni temu siarkowanie i sorbinian, a po 3 dniach
zlewanie. Siarka potrzebuje tak około 2-3 dni, żeby dobrze rozłożyć się w winie, żeby była jakby, powiedzmy, w każdym jego miejscu. Na przykład przed butelkowaniem, jak siarkujemy wino, to też nie zlewamy natychmiast, tylko czekamy 1-2 dni. I tutaj też poczekałem 2-3 dni i mogłem bezpiecznie zlewać wino. Po tych 3 dniach siarka już się wiąże, zaczyna, powiedzmy, się jej spadek od tego okresu. Jest coraz mniej. Także to jest te 3 dni, można oczywiście w drugim i tak dalej, ale nie za wcześnie i nie za późno. Także jeżeli chodzi o technologię, to wyjaśniam, dlaczego zlewanie teraz. Ok, zaraz biorę się za pomiary, tylko poczekam, aż winko się ogrzeje do 20 stopni. Pomiar pH pokazał 3,6, czyli tutaj nic się nie zmieniło. Natomiast kwasowość spadła o około gram i wyszła teraz 5,5 grama. Zobaczymy, czy nie będzie troszkę trzeba dokwasić kwasem winowym, ale to później nie ma z tym pośpiechu. Natomiast jeżeli chodzi o ten spadek 1 grama podczas fermentacji, no to świadczy o dobrej dojrzałości owoców. No jak jest słaba dojrzałość kwasu jabłkowego, jest jakaś tam większa ilość niż tutaj, no to ten spadek wtedy jest troszeczkę mniejszy. No dobrze, bardzo fajnie. Zabawa z białym winem zakończona. A jeżeli chodzi o kolejne kroki, tak jak tam wcześniej mówiłem, to oczywiście odstawiam wino na 3 miesiące, ale tak co 2 tygodnie będę otwierał i sprawdzał zapach. Jeżeli zapach będzie ok, to zamykam, nic nie robię. Natomiast gdyby się pojawił siarkowodór, o siarkowodorze już mówiłem w filmie o czerwonym winie. Jak chcecie się dowiedzieć, co to jest siarkowodór, jak się jego pozbyć, no to oglądnijcie film o czerwonym winie. Nie pamiętam, to jaki to był film, chyba drugie dodanie pożywek, coś takiego. W każdym razie będę kontrolował, czy nie pojawi się siarkowodór, czy nie pojawią się jakieś wady wina, a można to teraz kontrolować tylko wąchając wino, otwierając korek. Tutaj oczywiście mamy sporą przestrzeń, ale to jest wszystko wypełnione argonem, także nie ma żadnych problemów. Butla 25-litrowa jest prawie 25 litrów. Następna butla po przelaniu to będzie butla 20-litrowa. Ja myślę, że w grudniu przed świętami będę przelewał, więc przeleję to do butli 20-litrowej. A pozostałą część, jak będzie wino sklarowane, to może już zabutelkuję, zobaczymy. Dosyć szybko się wina u mnie klarują, bo są dojrzałe. Natomiast jak nie będzie, to przeleję do jakiegoś pojemnika mniejszego i jeszcze troszeczkę postoi. No i tyle. Zapraszam teraz na pytania i odpowiedzi. Pani Ewa. Jak dla mnie to jest przepis, jak zrobić skomplikowaną procedurą ocet. Wino robi się w procesie beztlenowym. Absolutnie nie. To znaczy powinno być szczelnie przykryte z rurką fermentacyjną, a on ma odkryte, ciągle miesza, więc nastaw się utlenia. Równa się ocet. Pani Ewo, pytając to, co pani napisała, bez przecinków zresztą i kropek, no ale nieważne, dobrze, że są duże litery. Mam nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że pani nie zna się na rzeczy. No naprawdę. Oczywiście nie powinienem się tak wypowiadać, bo nie znam pani win. Ja pani proponuję tak. Jeżeli pani ma wiedzę i na tej podstawie się pani wypowiada, proszę o zdjęcie swojego winka w kieliszku na tle białej kartki, białego wina, czerwonego. Zobaczymy, jak ono wygląda
ja wtedy panią będę słuchał. Natomiast jeżeli pani zna moje wina, zna moją technologię produkcji, ja nie znam pani technologii. Na podstawie zdjęcia wina mogę się zorientować, po prostu zobaczę, jak wino wygląda. Nie jest to prawdą, co pani napisała. Nie robi się wina w szczelnie zamkniętym pojemniku cały czas. To jest po prostu niemożliwe. W jaki sposób miałbym zlewać wino, w jaki sposób miałbym dodawać enzymy, pożywki do wina, jeżeli byłoby ono cały czas zamknięte. W jaki sposób miałbym teraz zlać wino w środowisku beztlenowym. Proszę panią, wino w trakcie fermentacji, może wcześniej, przed fermentacją, zabezpieczone jest pirosiarczyną. W trakcie fermentacji zabezpieczone jest nagazowaniem wina. W trakcie fermentacji, no chyba żeby tam wrzucić zdechłego kota, nic z winem się nie może stać. Naprawdę, niech pani mi wierzy. Natomiast jeżeli chodzi o to stwierdzenie, więc nastaw się utlenia, równa się ocet, niech przemówią moje wina. Najstarsze jakie mam, i to tylko jedną butelkę, to jest, proszę panią, rocznik 2021. Pierwsze wino z pierwszych krzewów Johannitera. Widzi pani? Tak to wygląda. Pani myśli, że tu w środku jest ocet? Jest oczywiście trochę osadu, no bo to, ja mówiłem, nie filtruję swojego wina, więc osad musi się wytrącić, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest rocznik 2021, a obecnie mamy rocznik 2024 i tak się trzyma moje wino. Zostawiłem je specjalnie, żeby otworzyć może w tym roku, może w następnym. Chciałem zobaczyć, jak długo się przechowuje. Kolejny rocznik, proszę panią, to JGH 2022, czyli Johanniter Gewurztraminer Hibernal. To jest rocznik 2022. Widzi pani? To nie jest ocet. I tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie to winko zaraz otworzę. Spróbujemy, czy to na pewno nie jest ocet. A może pani ma rację. Dobra. Ustawiam tutaj. I kolejny rocznik, nie wiem, czy to widać go tutaj, widać czy nie widać, o tu stąd biorę, ok, proszę panią, rocznik 2023, i pani, ja panią zapewniam, że to nie jest ocet, bo to wino już spróbowałem, jeżeli pani chce się cofnąć do poprzednich filmów i sobie obejrzeć, jak nalewam to wino, jak ono wygląda na tle białej kartki. Zapraszam. Ok. A teraz specjalnie dla pani Ewo, otworzę Johanniterka Gewurztraminera Hibernala z 2022 roku. W sumie to jest fajna okazja, bo tutaj stoi przecież 2024 rocznik. Otwieramy. Najlepszy korkociąg to ten kelnerski. Najszybciej, najfajniej i najweselej. Raz, dwa. Koreczki też całkiem nieźle się trzymają, który to 2022 rocznik. Także jeszcze nie przesiąkły. Okej. Oczywiście wino będzie degustowane od razu po otwarciu. To powinno troszkę postać każde winko, tak? Z pół godzinki, no ale zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda, ten ocet. No. Cieszy oko. Właśnie chciałem powąchać, ale kolejność degustacji to jest taka. Najpierw oko, a do tego potrzebna nam jest biała kartka.
No, tu się zapiski za bardzo nie rozwaliły. Proszę panią. I pani? Pani? Widać czy nie widać? Ja sam muszę spojrzeć w kamerę. O. To jest 2-letnie wino, proszę panią. Korka nam się tutaj załapało, ale to nic. Wąchamy, wąchamy. No, są brzoskwinki. Bananów nie ma, bo to była taka dosyć większa kwasowość. Maliny. Tutaj było troszkę więcej kwasowości, no bo to młode wino. Ale ta kwasowość doskonale współgra sobie z tym cukrem resztkowym, który tutaj jest w środku. Nie pamiętam, jak to wtedy zostawiłem, ile gram, ale wyszło idealnie. Naprawdę, proszę panią, bardzo fajny ten ocet. Niech mi pani wierzy. No dobrze. Przy dobrym winku przechodzimy do pytania numer 2. Pan Tomasz. Po co tak wcześnie stopować fermentację? Ja zlewam z nadosadu, pozostawiam w dymionie na cichą fermentację aż do przyszłego roku. Dodaję na cichej PVPP i zapominam o winie. W czerwcu przed butelkowaniem zlewam z nadosadu i wtedy, tylko przy czerwonym, bo potrafi się obudzić, zatrzymuję ewentualną fermentację. No i nareszcie butelkowanie. Ja widzę, panie Tomaszu, że tutaj mamy do czynienia z przeciwnikiem siarkowania albo z osobą, która nie lubi siarkować w odpowiednich ilościach. No to jak pan tak trzyma, siarkuje, tylko w zasadzie to nie napisał pan, że pan siarkuje w ogóle. Po co tak wcześnie stopować, ja zlewam. No dobra, załóżmy, że pan siarkuje przed rozpoczęciem fermentacji i później pan już nie siarkuje, bo nie pisze pan o tym. No to niech pan odpowie mi na pytanie, co pan sądzi o wolnym SO2. Czyli o siarce po prostu. Jeżeli wsypujemy siarkę do wina, pirosiarczyn oczywiście, to część tej siarki się wiąże, opada na dno, nie działa. Ja tak bardzo to prosto tłumaczę. Nie działa, a część, czyli wolne SO2, cały czas kręci się po winie, przebywa i chroni cząsteczki wina przed utlenieniem. Niech mi pan wierzy, że wino bez siarki to jest możliwe, żeby zrobić, ale jest to po prostu ogromne, ogromne ryzyko utlenienia. Jeżeli pan jest takim mistrzem, to też pana zapraszam do zrobienia zdjęcia swojego wina na tle białej kartki koniecznie, bo inaczej to będzie takie nieadekwatne do rzeczywistości, mucha. I wysłania na mój adres mailowy, który już wcześniej podawałem, czyli maciek12121212412. Wysłać proszę mi tą karteczkę, ja ją wysłać mi proszę to zdjęcie, przy następnym filmie je wrzucę, pooglądamy. Ja zrobię też zdjęcie swojego wina i zobaczymy, jak to wyglądają pana winka. Pan Mirosław Glawac. Erytrytol to alkohol o słodkim smaku, cukrol, w formie rozpuszczalnych kryształków, łudząco podobny do cukru, ale cukrem nie będący. Więc nie ma ryzyka, że ewentualne niedobitki drożdży zaczną to jeść. Co więcej, ma pewne właściwości stabilizujące młode wino. W ilościach rozsądnie dobranych metodą prób i błędów
nie wnosi żadnych niepożądanych posmaków. Nie tłumi ani nie zmienia smaku i aromatu samego trunku, a jedynie podbija słodycz. Stosuję go od dawna w przypadku cydru i win. Jest ok. No ciekawa informacja. Ja troszkę też tam rzuciłem okiem w internecie. Rzeczywiście jest to taki cukier, który, tak jak pan pisze, który ma takie właściwości, tak jak pan pisze. I powiem panu, że chętnie go spróbuję. Tak jak tutaj mówiłem w przypadku tego wina, w grudniu zleję 20 litrów do 20-litrowej butli. No i tak sobie teraz myślę, jak czytam to, co pan pisze, że może zrobię półwytrawne, czyli cukrę, czy wino z troszkę wyższym cukrem resztkowym niż teraz robię. No nie, zawsze warto spróbować. Nie od rzeczy takie działania, jeżeli chodzi o wino. I powiem panu, że myślę, że spróbuję. Natomiast bardzo tu bym pana prosił, gdyby pan napisał o tej metodzie prób i błędów, czyli jakie stosuje pan dawkowanie do wina, czyli ile tego erytrytolu dodaje pan do wina wytrawnego, jakie pan, no ja właśnie nie wiem, czy to później mierzy pan balingomierzem to, czy tylko ocenia na smak. Proszę opisać swoje przeżycia z erytrytolem, bardzo proszę. Nowaks. Witam. Jeżeli od początku fermentacji nie dodawałem pirosiarczynu do nastawu, to czy jest sens dodać pirosorbinian i askorbinian po roku leżakowania, czyli tydzień lub dwa przed butelkowaniem? No jak najbardziej. Sens jest, tylko pytanie, jak to wino teraz wygląda? Jeżeli od początku, czyli w ogóle pan nie dodawał pirosiarczynu. Ja też pana proszę, że jeżeli pan ma ochotę, proszę zrobić zdjęcie wina w kieliszku na tle białej kartki. Zobaczymy, jak to wygląda. No cóż, no tak mówię, jest sens dodać, bo jeżeli wino do tej pory nic się z nim nie stało, nie utleniło, no to podczas butelkowania dostanie porcję swoją tlenu. Niech pan to weźmie pod uwagę. I to, jeżeli wino jest niezepsute, to ma to sens, żeby dodać. O, tu jakaś odpowiedź jest jeszcze. I teraz tu się nam nie otworzy w piwnicy. Muszę wyjść na zewnątrz i zaraz zobaczymy, co to za odpowiedź. No dobra, już załapało. To odpowiedź napisał pan Tomasz, który wcześniej pisał, po co tak wcześnie stopować fermentację. Dobra, w odpowiedzi na pytanie pana Nowaksa, jeżeli od początku fermentacji nie dodawałem pirosiarczynu do nastawu, to czy jest sens dodać pirosorbinian i askorbinian po roku leżakowania przed butelkowaniem? Pan Tomasz odpowiada. Na początku piro dodajemy tylko jeśli chcemy zastopować fermentację dzikimi drożdżami. Co pan opowiada? Jeśli owoców nie macerujemy, tylko zaraz odciskamy, to nie ma sensu dodawać piro i należy uważać z dawkowaniem, bo nadmiar obdarzy nasze wino siarkowym aromatem. No proszę pana, nie, absolutnie nie. Zawsze uważamy na dawkowanie. Dawkuje się piro w określonych ilościach. Wracając jakby do meritum. Piro nie dajemy tylko dlatego, żeby ograniczyć działanie dzikich drożdży lub je zatrzymać. Piro dajemy przede wszystkim dlatego, że ograniczamy drobnoustrojom możliwość rozmnożenia się przed tym, zanim drożdże opanują nastaw. To jest najważniejsze zadanie piro w tym momencie, przed rozpoczęciem fermentacji. Drugie bardzo ważne zadanie, oczywiście, to jest zapobieżenie utlenieniu się soku. Widział pan, jak szybko utleniają się na przykład jabłka? Ugryzie pan jabłko, położy na chwilę na stole i robi się brązowe. Tak, w takim stopniu podobnym, nie wiem, czy tak równie szybkim, utlenia się wino.
Niech pan to weźmie pod uwagę, udzielając takich porad. Natomiast do pana Nowaksa, który pyta się, czy jest sens dodać, to zwracam się, udzielam odpowiedzi, że tak, absolutnie tak. Tylko mówię, proszę najpierw wysłać to zdjęcie, zobaczymy, jak to pana winko wygląda. Dobrze, to tyle tytułem drugiego zlania wina białego. Winko zlane, leży sobie spokojnie, odstawione do dojrzewania. Będziemy wąchać, będziemy sprawdzać, co tam się z nim dzieje. Mam nadzieję, że do grudnia nic się nie będzie działo oprócz dojrzewania. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym filmie.